Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że znowu się spotykamy w DKF-ie Mikro Odeon. Jakoś nie wiem, co się stało, tak wszyscy dzisiaj bliżej ekranu. A może nie ekranu, to się zaraz o tym przekonamy. Powiedzieć, że to zaszczyt, to mało. Powiedzieć, że to przyjemność, to chyba też mało. Wczoraj odbył się gigantyczny pokaz filmu, który my za chwilę obejrzymy w Teatrze Słowackiego, a tam nie było się łatwo dostać. Zwłaszcza, że tam wywędrowały wszystkie krakowskie, nazwijmy to, VIP-y. Ale ja słyszałem z dobrze poinformowanego źródła, że dzisiaj jest VIP-owski pokaz, bo dzisiaj będzie można porozmawiać, a wczoraj jakoś nie było tej okazji. Ja nie będę przedłużał, bo wszyscy wiemy, po co tutaj dzisiaj przyszliśmy. Także przed Państwem pani Krystyna Zachwatowicz, autorka kostiumów, i pan Andrzej Wajda, reżyser filmu Wesele. Że parę minut wam zajmiemy przed filmem, żeby nie czekać do tej 22 z groszami. Ja mam tylko parę pytań na początek. Pierwsze, jak państwu się podoba ta nowa, zrekonstruowana wersja filmu? No, jakby nam się nie podobała, to byśmy nie robili. To jest pierwsze. To jest dobre pytanie, dlatego że ja pamiętam w szkołę filmową w Łodzi rok 49 zaczyna, to musiał być 50. 60 lat temu. No, Andrzej Munk, prowadziliśmy koło takie naukowe i Andrzej Munk zgłosił się, ja to prowadziłem, że on wygłosi oczy do filmie kolorowym. I to wyglądało tak, że tu byśmy siedzieli przy stole, we dwóch czy we trzech, już nie pamiętam. Munk stanął z tej strony stołu i wygłosił: to jest kompletny idiotyzm, to jest naturalizm, to się nie przyjmie, to jest głupie, to jest imitacja rzeczywistości. Przeszedł na drugą stronę i wygłosił wspaniałą pochwałę nowej techniki, bez której kino żyć nie może. Co prawda tak nauczał nasz profesor z amerykański, co był doradcą prezydenta, jak się nazywa? Brzeziński. Brzeziński tak nauczył, nauczał marksizmu, leninizmu. Nie wiem, czy znał metodę. No, państwo już nie znają marksizmu, leninizmu szczęśliwie. No, nie, nie, ale właśnie wykładał amerykańskim studentom z jednej strony jeden pogląd, a z drugiej drugi. Mam wrażenie, że czy by Munk mówił dobrze, czy źle o filmie kolorowym, to wiadomo, że film kolorowy był nieunikniony. W tym wypadku chodzi jeszcze o coś innego. Mianowicie, że oczywiście, że przekształca się ten film. W moim przekonaniu zyskuje coś. Mianowicie zyskuje na pewno i więcej kolorów, i więcej szczegółów, bo to wszystko, co jest w cieniu, oni potrafią to wydobyć teraz tą metodą i ten film jest przez to bogatszy. Ponieważ widownia dzisiaj ogląda więcej obrazków niż oglądała dawniej, w związku z tym i duży ekran, i kolory, i wyrazistość obrazu, no są zaletą, bo jakoś próbuje się, że w kinie jednak się widzi więcej niż widzi się w telewizorze. Także kino walczy z telewizją w ten sposób, że próbuje wszystkimi sposobami, że tak powiem, wyjść naprzeciw nowym technikom i to jest nieuniknione. No jest ważna rzecz tak samo, że ten film, jednak taśma analogowa się po prostu niszczy strasznie. On za jakiś niedługi czas po prostu przestałby istnieć, a przeniesienie tego na technikę cyfrową po prostu go zachowuje i nie będzie ani zniszczony, ani zmieniony, bo to już w tej chwili jest, prawda, już nie jest na taśmie, tylko jest w ktoś ma w głowie. Na twardym dysku, tak. Ktoś ma w głowie, policzył. A ja się bałam trochę, ponieważ robiłam kostiumy w tym filmie, bałam się troszkę, że nagle zobaczę jakieś straszne kolorki, ohydne, bardziej kolorowe niż to było wymyślone i nie, na szczęście nie, to jest tylko tak jakby bardzo brudne kostiumy uprać po prostu, nic więcej, także to jest tylko odczyszczone po prostu, szczęśliwie.
Jedno ważne pytanie. Pewnie większość z Was, albo część z Was widziała już ten film, więc przechodzimy tutaj obejrzeć go ponownie. Być może w wersji takiej, jak sobie Państwo wymarzyli wtedy 39 lat temu. Ale po filmie pan Andrzej był zdruzgotany efektem tego. I nawet pisał do pani Krystyny, że nie może się otrząsnąć z tego, jaki ten film jest zły. Chciałem zapytać, dlaczego tak było? Przepraszam, ale to nie było. To było po montażu, a przed premierą jeszcze. To było po pierwszych montażach, także jeszcze... Ale ty myślisz, że premiera nas tak uszczęśliwiła? Nie. Tylko potem, jak już całkowicie zmontowałeś film i jednak parę osób zobaczyło ten film i wytłumaczyło ci, że to nie jest takie złe. Ja nie odpowiadam jeszcze na to pytanie, ale powiem panu szczerze. Ja mam wrażenie, że ponieważ myśmy robili ten film w jakimś takim, no, w takim amoku, każdy, i ci aktorzy, którzy grają w tym filmie, i te kolory, które Krysia zrobiła w tych kostiumach, i śmiałość w te kostiumy nabrały jeszcze większego, że tak powiem, takiej dzikości. No, i kamera Witolda Sobocińskiego, no i przede wszystkim muzyka Stasia Radwana, to wszystko złożyło się na jakąś taką całość, która nas, że tak powiem, obudziła w nas. A ponieważ ja już wcześniej robiłem Wesele na zamówienie Zygmunta Hibnera w 60 roku chyba, tak. W 63 roku Zygmunt Hibner został dyrektorem Starego Teatru i poprosił mnie, żeby na premierę zrobić Wesele. Ja wystawiłem na deskach Starego Teatru i kombinowałem już wtedy, że a co by było, gdyby to Wesele zza drzwi przyszło na sceny. A te sceny mówione były pomiędzy tymi tańczącymi. Nic z tego niestety nie wyszło, bo zatupali wszystkie dialogi. No a trudno było sobie wyobrazić, żeby w Starym Teatrze nie było słychać dialogu Wyspiańskiego. Nie tylko w Starym, tak jest. No i w związku z tym pchnąłem ich tam do tyłu, ale przy okazji pomyślałem sobie, że co właściwie tak... Do czego to jest, co mi to przypomina, to Wesele? No, przypomina mi reportaż telewizyjny. No, bo jak tu ktoś stoi, tu się coś dzieje. Tu ktoś stoi w drzwiach, to zamiast w drzwiach stać on, to stoi kamerka i patrzy. No, z tego kłębowiska co pewien czas ktoś wyskakuje, coś mówi do niego, do kamery, znika. No, tak byłoby mniej więcej sprawozdanie z Wesela, gdyby takie Wesele jeszcze ktoś mógł zrobić w życiu. I w związku z tym ja myślałem już od tamtego momentu, że to moim przeznaczeniem jest zrobić film Wesele. I myślę, że z jednej strony te ambicje wszystkich nas, którzyśmy to realizowali, a z drugiej strony moja świadomość, że tak długo się jednak przygotowywałem i myślałem o tym Weselu, że ja się spodziewałem czegoś jeszcze więcej. Że my jesteśmy zdolni coś jeszcze więcej zrobić, że to będzie jeszcze żywsze, jeszcze bardziej pomysłowe, jeszcze bardziej, no takie... Zresztą to jest właśnie film, który, dziwne, jeden z nielicznych polskich filmów, tak dalece związany z polską, właśnie nie, z krakowską mitologią. Przecież tu nie ma polskiej mitologii. To wszystko, co jest te postacie, osoby dramatu, to są wszystko postacie z obrazów Jana Matejki. Także jak ktoś nie zna twórczości Matejki, to nie wie, kto tu w ogóle jest na ekranie. W związku z tym wydawałoby się, że to jest film bardzo mało czytelny dla świata. Tymczasem to jest jeden z tych filmów, który przeszedł przez wiele ekranów, zauważony. Oczywiście pewnie oglądali to jak film z dalekich, dzikich krajów, no ale jednakże ten film był, ja przeczytałem różne recenzje i przepytywali mnie, no i potem to, co nam się wydarzyło w Paryżu, nie, jak spotkaliśmy... Elia Kazan zapytał Andrzeja, kto panu napisał taki fantastyczny scenariusz? Miałem pewną trudność, żeby mu wyjaśnić. Ale ja myślę, że pani odpowiedziałeś na pana pytanie, dlaczego byłeś niezadowolony, ale może ja powiem, że to jest bardzo mnie to cieszyło, poważnie, nie ma nic gorszego jak zadowolony reżyser. Ale nie, to ja nie, nie,
ma takiego programowego założenia, żeby być w ogóle niezadowolony ze swojego filmu. Nie, 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 tylko że niezadowolony reżyser, zbyt zadowolony z tego, co zrobił, scenograf tak samo jest po prostu... Nie, nie, tylko mi się wydawało, nie wiem dlaczego, po zrobieniu tego filmu, żeśmy mogli zrobić jeszcze coś więcej, że to takie... Ale to chyba nawet twórcy, którzy wystawiają w teatrze, też zawsze mają z tym problem, że to dzieło jest tak trudne do udźwignięcia, że zawsze chciałoby się coś więcej. Tylko może się po prostu nie da. Mnie się wydaje, że to jest po prostu odpowiedzialność przed autorem. Że jeżeli ktoś nam daje coś takiego, daje nam złote jabłko, a my, czy my jeszcze potrafimy coś więcej zrobić, coś wyżonglować tym jabłkiem więcej. I mnie się wydawało, że mogliśmy, ale nie do końca to potrafiliśmy zrobić. Ale dzisiaj, jak patrzę na dużym ekranie, wczoraj w Teatrze Słowackiego, no to mi zabiło serce. Nie, nie jest źle. Chciałbym zadać jedno niepowtarzalne pytanie i zaczynamy. Rozumiem. Tego jesteśmy przyzwyczajeni, więc będziemy zaczynać powoli. Ale najpierw... Ale jest pan pewien, że nikt nie zada na pytanie? No, ja mam pytanie takie krótkie. Czy to nie jest to niezadowolenie pana reżysera z tego powodu, że z jednej strony wiadomo, że chciało się wejść w pierwszą dekadę XX wieku, czyli w ten czas, a z drugiej strony jest to moda, czyli to, co odczuwali ludzie i w sensie społecznym, i politycznym, i mody ubioru, pewnej dykcji, wymowy, czyli całej tej kultury przełomu lat 60. 70. I patrząc z perspektywy, człowiek z jednej strony chce, żeby to było dzieło ponadczasowe, a z drugiej strony współczesne w tej chwili w XXI wieku. Więc to niezadowolenie, że mogliśmy już wtedy przewidzieć, co będzie w XXI wieku, żeby to przemawiało i było tak samo, bo jednak jest pewna i dykcja, i ta moda, i oczywiście to jest nieuniknione. Bo wtedy było właśnie narodowość, początki lat 70. oprócz Iwisowskiej była narodowość. Czyli te półkorzyszki, półgorsety, jakieś spódnice i tym podobne. Wtedy było, czyli cepelia. I to stało się modne w Polsce przynajmniej. Właśnie tak, taka półludowa, tak, prawda? Tylko, że wie pan, tu jest przełamana cepelia. Tu, nie, nie, to jest jakby nie... bo był ubiór wzorowany na ubiorze ludowym. Ale tu nie. Krystyna przede wszystkim objechała miejscowości wokół Krakowa i kupiła gotowe, prawdziwe ubiory. Także większość tego, co oni tam na sobie mają, to co można było dostać, pasy, szczegóły, jakieś czapki, to wydobyliśmy jeszcze z jakichś rodzinnych skrzyń, które się malowanych, krakowskich, które się otworzyły. Także myśmy nie szli w tą stronę, tylko jest coś nieuniknionego, że robiąc dzisiaj film, no po prostu robimy go dziś. Nie, tak. Tego się nie da zrobić. A może myśleliśmy o tym, że uda nam się nareszcie zrobić taki film... Jaki? Jak ziemia obiecana. Nie, bo ziemia obiecana dawała zupełnie inny materiał. Po o, jeżeli to jest pytanie, to mogę odpowiedzieć na to pytanie. Dzisiaj jest w moim przekonaniu coś dobrego w tym, że dialogi do wesela są wyrachowane. Mniej więcej. I to nie budzi, bo ja pamiętam, że mnie proponowali, mówię, co ty robisz wesele? Znaczy, niech ci dygad napisze dialogi. No bo uważali, że dialogi wierszem do kina, to jest taki dziki pomysł i głupi, że to nie może się sprawdzić. Okazuje się, że w tym tańcu, w tej muzyce, w tym ruchu kamery, te dialogi mówione wierszem są krótsze, żywsze, bardziej takie energiczne i dodają energii całemu opowiadaniu. I to jest materiał dla kina trudny. Natomiast Ziemia obiecana to jest opis, to jest pewna, to jest proza. I ta proza, kino, to jest, tak mi się wydaje, że taki materiał się najlepiej sprawdza. Szkoda, że w Polsce nie ma drugiej takiej książki. To jest w ogóle najlepszy film, jaki w ogóle w życiu widziałem. Bardzo miło. Czy
Troszeczkę głośniej, jeżeli pani tak wie. Wesele było kręcone pod Warszawką, tak? Już na pani mówi. Dlaczego Warszawka? Tej pani nie mówi w Warszawie, bo ja jestem krakowianka z przekonania, warszawianka z urodzenia. Zawsze mi strasznie robi przykrość, jak ktoś mówi Warszawka, a często to w Warszawie też słyszę. To jest bardzo niesłuszne powiedzenie, bardzo protestuję. Nie, powiem pani, o co chodziło. Jak zaangażowałem takich aktorów, to ci aktorzy nie grali tylko w tamtych czasach w moim filmie. I nie dlatego, że ja nie miałem tyle pieniędzy, żeby im zapłacić, bo oni mieli stawki uregulowane i wiadomo było, ile mu dostają. No nie chcę mówić, bo to nie odgrywało żadnej roli. Ale oni wieczorem wszyscy byli zajęci w teatrze. No tak. I w związku z tym nie można było robić zdjęć w Krakowie, żeby oni dojeżdżali wieczorkiem do teatru, nie? W związku z tym musieliśmy i studio wybudować. No ale to było zupełnie oczywiste ze względu na dźwięk, ze względu na oświetlenie. Nie było studia w Krakowie po prostu też. Nie było studia w Krakowie, to ono powstało dopiero później. W związku z tym studio musieliśmy zrobić w Warszawie i pod Warszawą wybudowaliśmy jakby taką replikę tego domu, która tutaj jest w Krakowie, a w Krakowie nie bardzo dało się tam fotografować w tym domu, bo tam jest dookoła, tam jest zaraz idzie takie pasmo dosyć żywego ruchu samochodowego. Nie, to nawet nie o to chodzi, tylko po prostu dom się zmienił. W samym domu nie można robić zdjęć, dlatego że wtedy jeszcze były bardzo duże reflektory, mu trzeba było założyć. I po prostu to jest nieduże na pomieszczenia z tym, z sufitami. Po prostu to było niemożliwe, żeby tam zrobić zdjęcia. Teraz z małymi kamerami może być może, że można by zrobić wesele, sfilmować w rydlówce. Ale teraz, wtedy to było absolutnie niemożliwe, także trzeba było zrobić. Czy jeszcze? Trzecie? Ja chciałam o to sprawdzić a propos tej satysfakcji twórcy z ukończonego filmu, a konkretnie z jego finału, dlatego że pisał Lubelski ponad znalazł w pańskich papierach taką notatkę dotyczącą zakończenia filmu, jakie powinno być, że o świcie chłopi rzucają się z kosami na panu, pojawia się chochoł i ten chocholi taniec jest takim dance macabre, takim tańcem żywych i umarłych. I moim zdaniem brzmi, czy gdyby dzisiaj pan robił wesele, czy zrobiłby się pan właśnie takie odważne, no, ja próbowałem tak czy siak nawiązać do rzezi galicyjskiej, dlatego że jak się pojawia dziad otwiera, to sobie jakby przypomina, widzi tą scenę jakby oczami tej rzezi, że ci panowie wszyscy są pod tymi kosami. A dlaczego są pod kosami? No bo oni nie wiedzą. Dużo je mogliby mieć. Oni nie chcą chcieć. No właśnie. A to żeby ich zmusić, żeby chcieli chcieć, no to im przyłożyli kosy do szyi, no i żeby wymusić swoje. Myślałem, że byłby piękny film taki, nie wiem, czym się odważył zrobić to z weselem, ale że byłby piękny film, że ta inteligencja się im nie sprawdza, no i ci chłopi robią to, co właśnie rzeź galicyjska. Ale nie zapominaj, że Wyspiański po paru latach, po 1905 roku był z filmu, był ze sztuki niezadowolony. I nie pozwalał jej grać, tak. Naprawdę nie pozwalał, ze względów czysto politycznych. Uważał, że oskarżą niesłusznie Polaków. Ale to jest prawda. Tak, i że są zdolni jednak do jakiegoś rewolucyjnego zrywu i tak było. Ale to jest prawda, dlatego że patrzcie, to jest 1901 rok, a w 14 roku już wyruszyły legiony. Piłsudski tutaj przecież działał w tym klubie sportowym i już się spotykali legioniści w naszej akademii, bośmy razem chodzili do tej samej akademii w Krakowie. Jest tablica, gdzie jest kilkadziesiąt nazwisk ludzi, którzy poszli do legionów i zginęli tam. Nie mówiąc o Rydu Śmigłym, który był naszym starszym kolegą. Starszym kolegą, no możemy tak mówić. Nie? Bardzo cię przepraszam. Krysia nie chce. W każdym bądź razie to jest ciekawe, że się potoczyła zupełnie inaczej sprawa. Sprawa się potoczyła dokładnie tak jak z Solidarności. To jest bardzo dziwna historia,
ale jest tu jakiś rym w tych dwóch wydarzeniach jest, tak. Że nagle ci inteligenci odnaleźli drogę do tych kosynierów. No oczywiście kosynierzy byli żołnierzami austro-węgierskimi, a oficerowie się mieli za super Polaków, tak można powiedzieć. Nie, źle brzmi. No w każdym razie mieli się za Polaków, takich, którzy mieli prawo im przewodzić, bo mieli świadomość, do czego dążą. I to było bardzo piękne wydarzenie, także rozumiem Wyspiańskiego, że tutaj uznał, że nie trafił w swoje, ale utrafił w coś, co się ponawia. On odkrył pewną prawidłowość, która nie we wszystkich krajach występuje. Inteligencja w Polsce odgrywa szczególną rolę, artyści odgrywają szczególną rolę, no tu w Krakowie to nawet nie trzeba o tym mówić. Ale jakbyśmy robili wesele, przecież Polska nie była niepodległym krajem, to był 70 lata. I wtedy zrobienie postaci Wernichory było nastąpiło nam wielkie trudności. Kto to ma być? W końcu zdecydowaliśmy się na ten kostium, który przypomina Piłsudskiego, który wtedy, w tamtych latach był dla wszystkich takim symbolem walki o niepodległość, prawda? Teraz nie, to jakby przepowiednią. Przepowiednią w gruncie rzeczy. Cenzura w jakimś cudem to puściła, może dlatego, że Kożuch jednak tam był, jakoś to tak mignęło, nie przyczepili się do tego. Mało mówił tekst, nie przepowiadał. Tekst ważny bardzo. Także, ale teraz to straciło tego rodzaju, już nie ma tego odniesienia, bo jesteśmy krajem wolnym. Natomiast ja ciągle myślę, że jednak ostrzeżenie miałeś, chamie złote róg, nie powinno nam jednak, tak, nie powinno nam, nie powinniśmy o tym zapomnieć. Ten złoty róg teraz mamy. No, po tym już nie powiem nic więcej. Dziękujemy.